Cześć ludziska, witam was w nowym odcinku na kanale. Jako, że tutaj nagrywam sobie teraz takie filmiki z typu o chińskich silnikach, coś z głowicami, coś tutaj z silnikami, także odnawiam filmik sprzed kilku lat. Czyli w tym filmie pokażę wam, jak docierać zawory. W poprzednim filmie, tam kilka lat temu, nie pamiętam ile, docierałem ręcznie. Dzisiaj sobie doczemy mechanicznie, czyli wkrętareczką. Jeżeli jesteś nowy, to zostaw łapę w górę, subskrypcję na kanale. Zapraszam na Instagrama, na Facebooka. Wszystkie linki macie na dole w opisie filmu. I teraz może odpowiem na kilka takich najczęściej zadawanych pytań. Po co docieramy, dlaczego, co się stanie, jeżeli nie docieramy zaworów, tylko złożymy bez docierania głowicę. Jakie są tego przyczyny, skutki? Więc na początek powiem wam, że będzie to głowica zwykła, taka od chińskiego Crosta 125-110. Pojemność nie ma znaczenia, bo docieranie robimy na każdej głowicy tak samo. Także zaczynamy od tego, co się stanie, jeżeli złożymy sobie głowicę, wsadzimy zawory bez docierania. Po prostu zawory będą nieszczelne, będzie uciekać kompresja, przez co silnik będzie słabszy, no i nie będzie tyle mocy, co ma być. Drugie pytanie, jest brak mocy w silniku, nie chce jechać. Najczęstsza przyczyna jest to, że są źle wyregulowane zawory, czyli są za ciasne luzy, zawory są podparte, czyli są otwarte i po prostu przez zawory ucieka kompresja i nie jest już taka szczelna, jak powinna być, więc ucieka wtedy moc, motor jest słabszy, silnik jest słabszy. To jest jedna przyczyna, najczęstsza. Druga przyczyna, że jeżeli sobie wyregulujemy zawory, znowu jest silnik słaby, no to prawdopodobnie zawory są już nieszczelne lub zawory są wypalone. Wtedy no już trzeba, jakby to powiedzieć, kupić nowe zawory i nowe zawory również trzeba dotrzeć w głowicy. Czy obowiązkowe jest docieranie zaworów, jeżeli mam już głowicę ściągnięto. Powiem wam, że szczerze, że bywały przypadki takie, że macie głowicę typu taką. Po prawej stronie widzicie, że głowica jest brudna. Taką głowicę ściągnęliście po prostu z silnika i z braku czasu, z braku zniechcenia się po prostu założyliście taką głowicę do silnika. Bez regulacji zaworów, bez niczego. I później się okazuje, że silnik jest po remoncie, a źle wchodzi na obroty, słaby silnik, jest nowy tłok, nowe pierścienie, a on jest dalej słaby. No i najczęstsza przyczyna jest taka, że się wam nie chce rozebrać głowicy, nie chce się wam dotrzeć zaworów, wyczyścić tej głowicy do końca tak jak trzeba. I to jest też taka najczęstsza przyczyna, dlaczego silnik jest słaby po remoncie. Co trzeba zrobić, jeżeli mamy taką głowicę ściągniętą? Z własnego doświadczenia wiem, że założyłem dwa razy w życiu taką głowicę po ściągnięciu z powrotem i dwa razy się okazało, że po prostu silnik źle chodził na obrotach. Nie trzymał wolnych obrotów, ciężko się miał wkręcić, więc taka była oto tego przyczyna, że rozebrałem, dotarłem zawory i po prostu było jakby ręką odjął, wszystko działało tak, jak być powinno. Dlatego jak już macie ściągniętą głowicę, zróbcie to tak, jak powinno być, bo później trzeba robotę robić dwa razy, trzeba dwa razy ściągać głowicę, dwa razy zakładać, a tego robić nie chcemy. Żeby dotrzeć zawory, trzeba głowicę wyczyścić, rozebrać do zera. Przygotowana głowica jest do docierania zaworów, także przystępujemy do docierania. Będziemy docierać zawory w tej głowicy, oczywiście to jest wszystko przygotowane pod docieranie, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, czy w tym, co się ukaże, wszystko będzie pokazane, jak takie coś przygotować, jak taką głowicę przygotować. I oczywiście mówię, że robimy to wszystko w domowych warunkach, więc proszę nie komentować, że jest to źle zrobione, ponieważ jest to robione w domowych warunkach i to jest pokazane w taki sposób, żeby każdy sobie mógł taką głowicę, takie zawory dotrzeć. Oczywiście będziemy potrzebowali pasty do docierania, gradacja 0,1,2, jaką kto uważa. Według mnie najlepiej dociera się pastą jedynką i zerówką. Jedynka jest to pasta grubsza,
zerówka jest to pasta drobniejsza. Występują też tutaj w takich pudełeczkach, tu jest jak widzicie pasta zaworowa o gradacji 2. To wygląda w taki sposób, jak docierać, czym docierać. Oczywiście wkładamy sobie zaworek, w tym przypadku będzie zawór ssący. W taki sposób wkładamy sobie w gniazdo. Teraz są różne szkoły docierania, po prostu można kupić różne przyssawki, które przyssewamy tutaj do zaworu i docieramy od tej strony. Kiedyś dawno temu zrobiłem sobie przyrządzik do docierania zaworów, już Wam pokazuję, jak on wygląda. Taki przyrząd możecie sobie zrobić w domu, byle gdzie. Podstawowe narzędzia, jakie będą potrzebne, to po prostu widzicie kawałek pręta o średnicy 10 mm. Wiertełko, wiercimy dziurkę w środku. Gwintujemy tak, żeby skontrować nakrętką. To działa w taki sposób, że wkładamy sobie zawór tutaj, wkręcamy, kontrujemy i teraz to się nam nie rusza. Jak widzicie, to nam nie wypada i wtedy możemy docierać zawór. Ten przyrząd, powiem Wam szczerze, jest to prowizorka, prowizoryczny przyrząd, ale mi służył, powiem Wam, że nie wiem czy nie od ostatniego filmu, który nagrywałem, jak docierać zawory. To oczywiście taki przyrządzik sobie możecie zrobić w domu, jeżeli nie ma sprzętu. Ja ostatnio sobie mam dostęp do różnych sprzętów, także mogłem sobie ten sprzęcik troszkę ulepszyć, zrobić lepszy, ładniejszy, prościejszy, jak widzicie. Oczywiście zrobione na tokarce, wywiercone prosto, otwór jest wywiercony, więc teraz nie ma żadnego bicia. Każdy zapyta, po co wężyk tutaj na środku, po to, żeby móc wyginać, żeby to nie było na sztywno skręcone i żeby przenosił ten wężyk różne drgania z docierania, tak żeby po prostu nie było bicia w głowicy. Również zaworek wkładamy, oczywiście tutaj jest fajnie wywiercone, kontrujemy i nie ma żadnej opcji, żeby ten zawór wypadł. Wkładamy sobie zaworek, jaki chcemy, w tym przypadku będzie zawór ssący. Wkładamy tutaj w komorę, oczywiście wszystko przygotowane, tak jak mówiłem. Podkładamy sobie podkładeczkę jakąś pod zawory. Kładziemy głowicę. Z tej pozycji widzicie, jak jest tutaj wystawiony zawór. Ja Wam pokażę również w taki sposób. Widzicie po prostu, że zaworek wystaje. Wkładamy sobie ten przyrząd w ten zaworek, na zaworek, w ten zaworek, jak to uważa. I teraz trzeba tą śrubeczkę dokręcić. Bierzemy sobie śrubokręcik płaski. Ustawiamy tak po prostu, żeby to było dobrze dostępne. Dokręcamy ten przyrządzik. Oczywiście mi jest ciężko to zrobić, bo kamerę mam między rękami i tak chcę Wam to pokazać, żebyście to widzieli. Dobrze, dokręcamy sobie mocniej, tak żeby zaworek nam się fajnie tutaj trzymał. Dobrze, dokręcone mamy. W tym przypadku musimy mieć ruch zaworu góra-dół, czyli żeby on nam wyszedł i weszedł. I jak widzicie, teraz bezproblemowo możemy sobie kręcić całym tym przyrządzikiem. W środku nam się zawór kręci, więc wszystko jest tak, jak być powinno. Wyciskamy sobie pasztę, mniej więcej tak, żeby było na końcu palca. Nakładamy pod zawór pastę. W taki sposób. Ja to robię w taki sposób, możecie sobie inaczej zakładać. Także widzicie, że pod zaworem jest pasta. No i teraz co robimy? No to docieramy. Dociera się zaworek oczywiście w taki sposób, że kręcimy tym zaworem prawo-lewo, góra-dół. Jak słyszycie nawet, tak Wam pokażę, słychać, że między zaworem a tutaj gniazdem zaworowym jakby mieliło piasek, coś tego typu, nie? Tak ma być. Robimy taką czynność. Możemy sobie ręcznie to docierać. Oczywiście zaworek docieramy prawo, lewo. Co jakiś czas sobie wyciągamy zaworek do góry, tak żeby ta pasta się przemieściła. Żeby ta pasta po prostu weszła w inne miejsca. I kręcimy prawo, lewo. Mechanicznie zrobimy to szybciej. I tak jak mówiłem, po to jest ten wężyk tutaj założony, żeby nam nie był bezpośrednio łapany za pręta dziesiątkę, tylko bezpośrednio jest przenoszone drgania przez ten wężyk. Wkładamy we wkrętareczkę, zaciskamy
i takim sposobem możemy w taki sposób nawet docierać zawór. Teraz się to dzieje znacznie szybciej. Robimy prawe obroty, lewe obroty. Prawe obroty, lewe obroty. Co jakiś czas wyciągamy zawór. To wygląda tak, popatrzcie, nie ma żadnego bicia. No i docieramy, jak widzicie, między zaworkiem a gniazdem zaworowym. Ta pasta musi być w takiej postaci, jak jest teraz, czyli musi być rzadka, musi być oblepiona między zaworem a... między zaworem a gniazdem zaworowym. Czyli jak widzicie, mam nadzieję, że to fajnie w miarę widać. Ta pasta tutaj fajnie się zrobiła, fajna konsystencja i możemy bezpośrednio teraz docierać, tak jak mówiłem, prawo, lewo, góra, dół. Oczywiście dociskamy zawór do komory, tak żeby ta pasta tam jeszcze dotarła tą część, tak ma być. I taką czynność robimy około 2-3 minuty, 4, w zupełności to wystarczy. Jeżeli sobie zrobię cykle, tam 2-3 minutki wkrętareczką, dokończam sobie ręcznie, pół minuty do minuty czasu robię sobie takie coś. Prawo, lewo, na małych tutaj, aby to powiedzieć, mały docisk. To wygląda w taki sposób. Pasta cały czas musi być w takiej konsystencji, jak jest, czyli musi być rzadka. Musi fajnie być między zaworkiem a gniazdem zaworowym. Jak widzicie, ta pasta jest tak rzadka, że ona już się tutaj zlewa. Więc myślę, że wystarczy, no bo już to robimy w odwrotnej kolejności, czyli rozbieramy tutaj, rozbieramy, wyciągamy przyrządzik. Czyli odkręcamy sobie tu, wyciągamy przyrządzik, wyciągamy zaworek, tak. Zaworek przecieramy szmatką, papierem, czym tam macie. I zaraz Wam pokażę różnicę między zaworem dotartym, a zaworem niedotartym. Ten szary pasek na zaworze, co widzicie, to jest przylgnia, która dolega do gniazda zaworowego. Po lewej stronie, czyli tu, widzicie, że jest zawór dotarty. To srebrne, czyli takie szare srebrne, jak to uważa, naokoło zaworku, ten szary pasek jest to przylgnia, która dociera do komory. Czyli ten zaworek jest fajnie dotarty, szczelnie. Ten zaworek jeszcze nie jest dotarty, bo po prostu nie ma takiego śladu, nie docieraliśmy go, więc nie ma śladu. Komora spalania. Docieraliśmy sobie zaworek ten. Tak samo również tutaj widzicie, że jest ta przylgnia, czyli to naokoło. Do tego dolega ten zaworek. W tym zaworze ssącym, znaczy wydechowym, tego nie ma, bo my nie docierali. Czyli robimy to samo, czyli zaworem wydechowym. Czyli teraz bierzemy zaworek wydechowy, wkładamy tutaj w gniazdo, skręcamy. Tak, widzicie, już pasta jest pod zaworkiem. Na początku polecam sobie robić ręczne obroty powoli, tak żeby ta pasta fajnie się ułożyła. Wkrętareczkę zakładamy i robimy to samo co z zaworem sączym, czyli docieramy. Robimy to około przez 2-3 minuty, więc mamy zaworek wydechowy praktycznie dotarty. Jeszcze ręcznie sobie kończymy. Wkręcamy przyrządzik, wyciągamy zawór, wycieramy zaworek. I teraz Wam pokażę, teraz widzicie na tym zaworku taki paseczek. Tak ma wyglądać prawidłowo dotarty zawór. Jeżeli nie będzie takiego paska lub będzie krzywy, czyli że po prostu będzie z jednej strony zaworu, z drugiej nie będzie, to oznacza, że zawór jest krzywy i trzeba kupić nowe zawory i trzeba dotrzeć to jeszcze raz. Mam nadzieję, że widać. Są te paski, jest to ten pasek.
który widzicie, to jest ten pasek. Tak wyglądają prawidłowo dotarte gniazda zaworowe, a tak wyglądają prawidłowo dotarte zaworki. O, w taki sposób. Tak wam to pokażę. Widzicie? Nic trudnego. A szczerze wam powiem, że schodzi może 20 minut, to jest maksymalny czas, który wam schodzi przy docieraniu zaworów. Z dotartymi zaworkami należy teraz złożyć, czyli założyć sobie zaworki, uszczelniacze, sprężyny, dociski. Jak złożyć głowicę, no to widzieliście w innym filmie, tam z przygotowywania głowicy do montażu. Po docieraniu mamy głowicę złożoną, więc możemy sobie sprawdzić jej szczelność, czyli szczelność tutaj zaworów. W tym przypadku wlewamy sobie w komorę tutaj sącą. Najlepiej to jest jakaś benzynka ekstrakcyjna, rozpuszczalnik, coś tego typu. Tak, żeby to fajnie było widać. Wlewamy. Ostrożnie oczywiście. Chwilę wam może tutaj przytrzymam, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No jest dobrze, nie widać, żeby coś się skraplało. Coś tego typu. Ciężko jest też to pokazać, bo wszystko jest wyczyszczone i nie widać. Ale tutaj jest w miarę ok. To samo robimy z zaworkiem wydechowym. Odwracamy głowicę, wlewamy coś tam w komorę wydechową i mamy sprawdzone, czy zawory są szczelne. Mam nadzieję, że się filmik wam podobał. Jak docierać zawory. Zawory mamy dotarte. I mogę wam gwarantować, że możemy wyeliminować wszystkie problemy z głowicą po zamontowaniu jej do silnika. Domowy sposób najlepszy. No i co? Myślę, że się wam filmik podobał. Jeżeli tak, daj łapę w górę, subskrypcję, komentarz i oczekuj nowych filmów. Na pewno niedługo pojawią się filmy ze składania silnika, krok po kroku, jak złożyć każdą śrubkę, gdzie wkręcić. Także myślę, że filmy wam się spodobają. Nie przedłużam, kończę. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.